Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Dorota, w internecie bardziej znana jako Mamba on Bike. Dziś mam niezmierną przyjemność poprowadzić dla Was gościnny odcinek na kanale Centrum Rowerowe. Chciałabym Wam przedstawić jedną z nowości, jaką możecie znaleźć na stronie centrumrowerowe.pl, którą jest wyszukiwarka tras rowerowych. Osoby, które mnie znają i oglądają, wiedzą, że na swoim blogu staram się pokazywać i przedstawiać różne propozycje tras gravelowych i nie tylko. No i dziś na taką trasę chciałabym Was zaprosić. Trasę wyszukamy sobie właśnie za pomocą nowej wyszukiwarki na stronie centrumrowerowe.pl. Żeby znaleźć interesującą nas trasę, odpalamy oczywiście stronę centrumrowerowe.pl. Zjeżdżamy na sam dół strony, ponieważ na razie, to wiecie, jest top secret i te trasy są ukryte. Trasy rowerowe, klikamy, no i wybieramy sobie region. Jesteśmy na Śląsku. Wybieramy typ roweru, oczywiście gravel, i klikamy szukaj. No i pojawiły nam się tutaj cztery propozycje. Mnie od razu ciągnie do pierwszej. Trasa krainą Górnej Odry na Śląsku. Ale to jest 200 km i dzisiaj myślę, że na sprawdzenie tej wyszukiwarki i dostępnych tutaj tras trzeba będzie wybrać coś krótszego. Wybieramy Lasy Rudzkie. Rudy Raciborskie, bardzo popularny kierunek i miejsce rowerowych wycieczek zarówno rodzinnych, jak i takich właśnie naszych gravelowych. Zobaczymy, co tutaj nam zaproponowało Centrum Rowerowe. Jedziemy! No i jesteśmy już na miejscu. Podcysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach. Budowla, której historia sięga początków XIII wieku. Jak widzicie, piękny, okazały budynek, który można zwiedzać, w którym, co ciekawe, można również załatwić sobie noclegi i rozpocząć wycieczkę po noclegu w takim oto klasztorze. My wolimy na razie las, jedziemy w kierunku lasu. Na początek trasa wiedzie przez Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Rudach, także jeszcze najpierw zaliczymy sobie kolejkę wąskotorową, a potem, mam nadzieję, dużo, dużo szutrów i dużo, dużo lasów. Jedziemy! Wokół klasztoru mamy całkiem przyjemny, przyklasztorny ogród. Zaczyna już wiosna powoli się tutaj budzić i dużo spacerowiczów. Jeżeli planujecie przyjazd tutaj w weekend, no to na pewno trzeba liczyć się z tym, że będzie całkiem sporo ludzi. Ale tylko na początku, bo potem jak wpadniemy w las, to już jak zawsze dużo lepiej. Wiktorii, usypany kopczyk z kamieni, a na górze lipa posadzona na pamiątkę wizyty księżnej Wiktorii Pruskiej, która odwiedziła Rudy Raciborskie w XIX wieku. Nie ma lipy. Gdzie ta lipa? O! Duża lipa. A tutaj... Thank you.
a dzisiejsza trasa to też test nowego kasku, który widzicie na mojej głowie od początku tego odcinka. Nowy kask Giro Aries. Podobno jeden z najbezpieczniejszych, jeden z najlżejszych kasków na świecie. I na pewno w ofercie Giro. W pięknym kolorze. Pierwsze wrażenia naprawdę mega, mega pozytywne. Strasznie wygodnie, praktycznie nie czuję go na głowie. Ma bardzo dużo otworów wentylacyjnych i bardzo fajny, wygodny system zapięcia, dzięki czemu damski kucyk bez problemu się mieści. Więcej o tym kasku oczywiście będzie na blogu. No i pewnie tutaj na Centrum Rowerowe również. O. Są i kajaczki. Ależ mamy prostą teraz. Ale niestety to miejsce też przypomina o bardzo smutnym wydarzeniu w historii lasów tutaj ludzkich. Mamy tutaj taki bardzo szeroki pas, jeżeli widzicie to. To jest pas przeciwpożarowy. Zrobiony po wydarzeniach z 92 roku, kiedy to wybuchł tutaj na terenach Ród Raciborskich największy pożar w historii po II wojnie światowej w Europie Środkowej. Historia wygląda tak, że było strasznie ciepłe lato. No i niestety w wyniku... Siema, siema! I niestety w wyniku przejazdu kolei, przejazdu pociągu, zaproszony został ogień w kilku miejscach. I wybuchł tak ogromny pożar, że przyjechało bardzo dużo jednostek gaśniczych. Strażacy nie byli sobie w stanie poradzić z tym pożarem. Bardzo smutna historia, ponieważ spłonęło strasznie duży obszar lasów. No i niestety zginęli też ludzie, dwóch strażaków. Także to taka trochę smutniejsza część. Ale o takich rzeczach też trzeba mówić. Także pamiętajmy, element edukacyjny. Nie palimy ognia w lesie. Tylko tam, gdzie jest to dozwolone, ale nigdzie indziej. A jedziemy sobie teraz do Magdalenki. To jest znowu bardzo pozytywna historia. Jest to kapliczka zbudowana chyba jeszcze w czasach właśnie też średniowiecznych, w związku z tymi cystersami, którzy tutaj urzędowali. No i właśnie w momencie, kiedy wybuchł pożar, co ciekawe, przyszedł do tej kapliczki, przyszedł w okolice tej kapliczki, ale kapliczki nie zajął. Także jest to taka historia pozytywna, że miejscowa ludność tak modliła się, że pożar nie zajął kapliczki, a kapliczka jest drewniana, więc to może faktycznie coś na rzeczy. Także zaraz tam będziemy, zobaczymy Magdalenkę.
rejonie, gdzie spalone zostały całe lasy, ogromne połacie lasów. I to jest niesamowite. To było w 1992 roku. No i czyli 30 lat temu. No i teraz rosną tutaj już piękne, nowe drzewa. Wszystko oczywiście zostało zalesione już na nowo. Pamiętam, że jak byłam tutaj na wycieczce w szkole podstawowej, to dawno było już, no to te choineczki były takie tycie, tycie. A teraz już wszystko jest urośnięte, wyrośnięte. Ale musiało to być straszne. Nic się nie ukryje. Zapraszamy na Rudy Raciborskie. Chyba zrobimy jakąś ustaweczkę. Dzisiaj mroczna historia. Leśniczówka Wildek? Wildek? Po angielsku. Podobno leśniczy, który tu mieszkał, zabijał wszystkich nietutejszych, wszystkich obcych ludzi w lesie. O, zgroza. Ale te lasy są piękne, proszę Państwa. Proszę tu przyjechać. Powoli zjeżdżamy już do Rud. Zostało ostatnie 3 km trasy. Bardzo fajna trasa. Te 40 km takie przyjemne, rozgrzewkowe. Przyznam się, że zrobiłabym sobie jeszcze drugą pętlę najlepiej, ponieważ no dla nas to taki dystans, nazwijmy to, rozgrzewkowy. Także jeżeli jeździcie na gravelach, jeżeli lubicie długie dystanse, to na pewno zachęcałabym Was do tego, aby trochę sobie tą trasę wydłużyć. Ale generalnie trasa naprawdę fajna, godna polecenia. To jest trasa opracowana przez Szymona Nitkę ze Znajkraj. Pozdrawiam. Można jechać. Dzisiaj trochę błota, no ale wiosna rządzi się swoimi prawami. Tym sposobem chyba przyjdzie mi zakończyć ten odcinek. Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Bardzo dziękuję za to, że mogłam gościnnie wystąpić tutaj na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że zobaczymy się jeszcze. Trzymajcie się, do następnego, pa!